tak chwalę w kibiu. Możecie mnie zgłaszać. Jesteśmy w Lublinie, Drakusa Debila już było widać. Tak. Idziemy się z nim spotkać. Tak. Ogólnie fun fact. Rysy też tu jest. Ale on o tym nie wie. Nie wie. Niczego się nie spodziewa. Nikt się tego nie spodziewał. A teraz Drakus... O, idzie. Jest i on. Siemano. Siepku, Oliwiek. Idę na peron. Kręcać Drakusa. No, jak widać... Spakowany po brzegi. A to tylko 3 dni, może 4. Nie wiesz, o co chodzi? Tak myślałem. Kurde. Sprakowaliście. Zostałeś sprakowany. Cześć. Nikt nie wiedział chwilę, jak to wyjdzie. Jak ci wyszedł ten angielski? Zajebiście, ja bym go nie umiał. Ja zrozumiałem, ale mówię. Dlatego tak przedłużaliśmy. Dlatego specjalnie przedłużaliśmy, bo my wiedzieliśmy od początku. To było zaplanowane. To co, lecimy? Gdzie mnie wyjebało? Dwóch chłopaków, jedna dziewczyna. Jak to może się zakończyć? Bardzo źle. Nie no, nie o to mi chodziło, przepraszam. Nie. Ja nic ci nie zrobię. Ty masz ochronę mamy, ja nie mam. Podoba ci się. Cześć! Jurek! Cieszą się, jakby rok się nie widzieli. No bo się nie widzieliśmy rok, kurde! Cześć! Cześć! Natalka, Natalka. Drakus jestem. Miło mi. Cześć. Jestem Jurek. No, Juri. Z Ukrainy. Jurek można. To Drakus. Drakus? Drakus. A, że Drakus. Patryk. No chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ja nie zepsuję ci tego, no chodź. Witaj. Cześć, mordo. No i pomyśleć, że jeszcze jesteśmy nie w komplecie, nie? Jeszcze. Nasze zdrowie. Kiedy robota przychodzi do ciebie do domu. To jest moja ulubiona knajpa w Lublinie, więc jeśli komuś wpadłoby kiedyś do głowy szukanie mnie, to wpadnijcie, zobaczcie, czy jestem, może mnie znajdziecie. Kisiel. Wygrałeś. Kto wygrał? Ui, w końcu. Muszę sobie rozpłacić. Podniłeś wagę. Zobaczaj, śrubkę mi. A tak bez kitu, śrubki nie ma. Bo zostawię nie dają. Drakus. Dorejkas. Zmyślałem, że ty płasko też nie chcesz. Chodźcie. O Jezu, dobra, nie się wygnąłem. Początku znajomości to mi pewno kota wysyła, teraz już nie wysyła.
Lisa gdzieś zgubiliśmy. O, idzie. Medal 1. Nałogowiec 1. Mamy Sylwester. I do organizacji imprezy mamy jeszcze chwileczkę czasu. No jest 11, która... 11.30 około. Negan bawi się w fotografa. Zaraził mnie. A my uznaliśmy... A mi nie dał aparatu. Że jeszcze zabiorę ich w jedno fajne miejsce, warte pokazania. I tabły przy Zamku Lubelskim. Incepcja. Porobili? Tam porobili. Dobra, to idziemy na górę teraz. To kurwa? Coś czułem. Jak tam? Dobrze. Zwiedzam lochy. Penetrujesz lochy? Zwiedzam wieżę. Jak dzik na zamku, nie? Jest. To jak? O, no i nareszcie. Ej, ciepło tutaj. Co nie? No, no jest ciepło. Cieplej jest wyżej niż na dole. Chciałem tobie się podstawić. No bo ty też tak się podstawił, ja myślałem, że ty już zacząłeś. Dzięki. Mamy! A skąd miałem wiedzieć, że... Ty na chwilę to położyłaś. Teraz już nie oddam. Dawaj, to będziesz miał cały płaszcz w tym. Już masz. Już mam, za późno. Słyszałeś, jak mi walnęło? Nie. Cała kostka mi przeskoczyła. Powiedziałbym, że jesteśmy już po sesji, ale śmiem wątpić. Brakus. I tak się bawi reżyser Ksenon w Lublinie. Pozdrawiam. Jak biście odjebiem na tym Sylwestrze, jak Messerschmitt. Dobra, teraz już oficjalnie jesteśmy po sesji, wyszła bardzo fajnie. Tak, oparnowałem podstawy. Umysłowe też jest. No, jeszcze troszeczkę Negan trzeba doszkolić, ale naprawdę zaczyna na bardzo fajnym poziomie. Nie, ja nic nie powiedziałam. Od tego miałem najlepszego nauczyciela. Dobra, teraz lecimy na chatę i... Taka uwaga, Negan jest lepszy od Drakusa. No nie powiedziałbym, jeszcze nie umiem wszystkiego. Znaczy, lepiej wychwytujesz po prostu znaczy, perspektywę. Ja bym powiedział tak, po prostu... Ja i Negan patrzymy perspektywą inną niż Drakus i Rysu po prostu ma tą samą perspektywę co my. Dlatego tak bardzo się ze sobą zgadzamy. Dobra, a teraz lecimy na chatę. Przygotowywać się na... Sylwestra! Na Sylwestra! Będziemy Chlanie. Gotować! Chlanie! Znaczy co? Co? I Drakus ma zakaz wchodzenia do kuchni. Do czego? Co, kurwa? Kolejny wniosek, kolejny zakaz. Przygotowania pełną parą. Negan wiąże balony. Tak, bo ktoś tutaj na przykład nie umie. Tak, wiązać. Bo ja nie umiem. No, tempak. Co? Kurwa, jest w tym. A tam jest nasza lodówka. Tak, otwarte okno to jest lodówka. Tak, bo w oryginalnej jest za mało miejsca. A przed Państwem macie ciasto francuskie z serem oraz parówkami, którego nie możemy w ogóle odkleić od papieru. Trzeba było posmarować po olejem. Ja to robiłem!
A mi zarzuca, że ja źle gotuję, nie? Spaliłeś na cukier. Nie! Mówiłem? Lisy twierdzi, że wygląda jak typowy NPC. Witaj. Czy mogę pomóc? Pokaż mi swoje powagi. Środ. Nie strzelać! Udaje się. Nie strzelać. No to wiecie, jest zajebiście. Dobra, to dobra. A to dam sobie. Ty, bo piwo już nam się powoli kończy. Tak, właśnie, bo Bo jednego za dużo wziąłem chyba. Ekipa Freeza robił pranki. Megan, potrzebujesz? Ja zawsze potrzebuję. A tu się dzieje magia alkoholu. Gdyby ktoś był naprawdę wariatem, to można jeszcze dać łyżkę cukru, ale to już jest w ogóle. Ojej, to jest cukrzyca. To jest cukrzyca, dokładnie. Ale no są i tacy, ja wszystko rozumiem. Specjalista w drinkach. No tutaj mamy specjalny widelec do mieszania, przeznaczony do tego. Kurde, prześwietlony. Nie ma łyżek? Troszeczkę spróbujemy zmniejszyć. Znaczy nie znalazłem łyżek po prostu. Nie, myślałam, że on po prostu nie umył. I to jest drink dla Negana, proszę bardzo. Bardzo ci dziękuję. Liso, do nogi! Proszę cię bardzo, chodź tu do mnie! A rozpijamy towarzystwo. Nie stuknąłem się do tego. Dobra, kto obrany, ten wychodzi! Zdecydowanie. Słuchajcie, lecimy już na fajerwerki. Nie wiem, czy za wiele z tego nagram, bo tak, Iza mi tutaj palec pokazuje. Słuchajcie, tak tyle się tutaj dzieje, że nie jestem w stanie ogarnąć wszystkiego naraz, także... Dzieje się bardzo dużo naraz i nie wiemy, co się dzieje. Rozpierdol! Ja miałem bardziej obsłane gacie niż ty, nie? Sami słyszycie, co się dzieje. Także ja tutaj ze sprzęcikiem, nie wiadomo nawet, czy go widać. I zapraszamy, że tak powiem, na pokaz. I Lisu nagrywa dzięki uprzejmości Drakusa i jego staremu Nikonowi. Dzięki... To jest aparat, który już trochę używam mimo wszystko. Więc mam z nim jakieś lekkie doświadczenie. No, ode mnie też coś musi być. U ciebie coś widać? Tak, widać. Jak coś jeszcze ten ustawię. Ej, wiecie co? Ja tak dawno nie... Ja tyle lat oglądałem fajerwerki. Teraz dziwnie się czuję na żywo, nie? Wiesz, jakby widział wideo na żywo, nie? No. Kurde, ale... Tak z perspektywy to może być ciekawe wideo dosyć. Szkoda, że to nie idzie do mnie na kanał, bo bym chętnie wykorzystał. Yeah.
wszystkiego dobrego w nowym roku. Najlepszego! Wszystkiego dobrego w nowym roku! Nie mam jak odwrócić tego, bo mam na przód. Ale wszystkiego dobrego! Żeby ten nowy rok był dla nas, dla was i dla nas jeszcze lepszy, jeszcze bardziej szalony. Jeszcze więcej projektów. Przede wszystkim. Jezu, najlepszego! Wszystkiego najlepszego, żeby jak najlepiej się wiódł ten rok. Tobie też. Żeby stary. Jak najwięcej projektów i żeby Xen w końcu wyszedł. Kurde, żeby tobie się pozbawił naprawdę, kurde, stary, zrób to, skończ szkołę i znajdź dobrą pracę. Fajne. No to co? Najlepszego! Więcej spotkań. No to co, Kuba? Znowu spotkanie? Najlepszego. Więcej wspólnego klania. Najlepszego. 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 Samych sukcesów i żeby ten rok był po prostu lepszy. Żeby był lepszy. Siła! Kupie, niech nie ruszy po śmierci! I dałeś mi pustą butlę. Młodzież XXI wieku. Wracamy do mieszkania Drakusa. Idziemy chlać. Idziemy chlać. Chlać? Coś mi się zdaje, że dzisiaj wymyślimy zwrotki o wszystkich. O wszystkich, my wymyślimy. Drakus! Powódka z tych wieje! Wszystko, czego tylko dotknę, dostaje się w cenie, dostaje się w cenie. Minas! Jestem najebany. Znałem kiedyś marynarza, który ciągle jarał szlugi. Jak się później okazało, urósł mu niedługi. Kiedyś inny świat, który znałeś ty, który znałam ja. Już parę chwil po cichu ciągle wierzę, że nadejdzie taki dzień, gdy wrócisz, by stąd zabrać mnie i powiesz mi: wciąż kocham cię. I wyszło. Przyznam się szczerze, że albo byłem bardzo zmęczony organizacją, albo się starzeję. Bo gdyby nie właśnie Negan, Lisu i Rysu, to z dzisiejszego materiału mi byłoby naprawdę bardzo niewiele nagrań, bo sam osobiście tego dużo nie robiłem, a Negan się wczuł niesamowicie, także... No, i te ślady pana Drakusa. I jak na początki bardzo dobrze idzie, tak jak już wspominaliśmy wcześniej na sesji. I niestety w każdym tego typu wyjeździe, spotkaniu nadchodzi taki moment, trzeba się pożegnać. Że trzeba właśnie wracać do swojej codzienności. I za nami mamy właśnie bardzo ładną symbolikę tego zdarzenia. Drakus, będę tęsknił. Ja też. Dasz wiarę, ja tęsknię. No. Ja już tęsknię, kurde. No. Także mówię, jak się w przyszłości Negan tu przeprowadzi, to będziemy prawdopodobnie będziemy troszeczkę więcej materiałów robić. Mam nadzieję, że to się uda jak najszybciej. To my się z wami żegnamy, bo temu Gamoniowi pociąg zaraz spierdoli. Nie, jeszcze mam 20 minut, co ty pierdolisz. Cicho, propaganda. A, dobra, nie, to były takie żarty, ja rzeczywiście muszę już spierdalać, na razie. Trzymajcie. Na razie. Niechże jadą! A kto? 2023! Bardzo dobrze!